mówić o technikach, która jest bliska sercu. Na pewno przez wieki i całe lata bliska mojemu sercu i uwielbiałam tą technikę i uwielbiam nadal, jest technika olejna, czyli tak zwany olej płótno, jak podpisujemy w różnych dokumentacjach. Obecnie również uprawiam akwarele, bardzo ją lubię, dlatego że wiele lat myślałam nad tym, jak ją zmienić i bardzo lubię również rysunek. Stare wierzby przydrożne, źdźbłom trawy kłaniając się w pas, konary z petulą w pokorze i odmierzają leniwie snujący się czas. Stare wierzby przydrożne, a te wierzby już poznaliśmy wcześniej ze sprawą mojego wiersza. A dlaczego panią zainspirowały te wierzby? Dlatego, że kłaniały się naszemu Chopinowi wspaniałemu i nie ma równych wierzb na całym świecie jak wierzby polskie. Wierzby, o których pisało wielu poetów i dlaczego malarze nie mieliby poświęcić im uwagi i je uwiecznić na swoim płótnie. Podziwiam te dzieła natury, wracając pamięcią w lata młodzieńcze i słyszę skowronków trele gdzieś z góry. Widzę konie w kierat przęgnięte. Wierzby to trudny dla malarza temat? Wierzby są drzewem. Drzewo jest jak każdy inny przedmiot, wymaga koncentracji i pewnych działań technicznych oraz pewnych po prostu przemyśleń, jak je wmontować w perspektywę, w całą kolorystykę i stworzyć harmonijny, ładny klimat w obrazie. Ja siedzę właśnie przed już skończonym ostatnim moim dzieckiem, które pochłonęło mi wiele godzin czasu i jestem sama zadowolona z tego krajobrazu, który właściwie prozaiczny, wydawałoby się zwykły, niewyszukany, nie pochodzi z jakichś słynnych kawałków świata, jak Jezioro Bodeńskie, czy Gard Gaza, czy jeszcze inny krajobraz na Majorce, czy w Italii. Po prostu piękne, skromne, ciche, znalezione podczas spaceru po Mazurach wierzby. I stwierdziłam, że są bardzo oryginalne, bardzo piękne, bardzo uszczknięte czasem, uszanowane przez ludność okolic. Nie są zniszczone, wycięte, wyrzucone właśnie z tej posesji przydrożnej. Właścicieli zachowały się. Prawie są pomnikiem dla mnie przyrody. Tłem jest zagajnik, kawałek już zarośniętego ścierniska i pole zaorane, czyli jest to na pewno już sezon pożniwny. Spokojny kawałeczek drogi, którą przemierzają mieszkańcy wsi, która jest schowana właśnie za tymi wszystkimi rosnącymi drzewami, czyli nie jest to las, taki po prostu zagajnik. Drzewa, które zachowane są dla szacunku, dla przyrody przez mieszkańców okolic, dla cienia, dla ptaków, dla natury i dla spokoju, dla ducha, dla Pana Boga, ja uważam. I stwierdziłam, że właśnie taki fragment tej pięknej przyrody uwiecznię. Zawsze koncentrowałam się na krajobrazach gdzieś, które sama znalazłam, które zauważyłam w pobliżu, które zachwyciły mnie podczas wycieczek lub spacerów. I najczęściej krajobrazy polskie. Rzadko nie jestem kopistką, więc nie oddawałam się, czy też nie przynosiłam pejzaży na płótno dawnych mistrzów. Bardzo lubię, mam w swoim działaniu kopię Szyszkina, kilku
obrazów jego, to znaczy Niedźwiadki. Odbiorcy stwierdzili, że jest to bardzo udana kopia. Pejzaż ze skałką i pięknym drzewem rosnącym w tych skałkach nad jeziorem. Bardzo lubię ten motyw. I jeszcze zrobiłam jeden pejzaż, pole snopków, dlatego że snopki kojarzą mi się z moim dzieciństwem. Jestem jeszcze z epoki przedkombajnowej, gdzie słoma czy zboże było suszone w polu w takich snopkach i odbierane za kosą lub za konnym zaprzęgiem żniwnym rękoma, wiązane i ustawiane w celu wyschnięcia. Ludzie w tym czasie modlili się o brak deszczów przez te parę dni, żeby snopki wyschły i można było je zwieść do stodoły, a później poddać obłotom. Bardzo lubię krajobrazy polskie, kojarzy mi się to z moją młodością, dzieciństwem i wielkim pietyzmem naszych ludzi. Może już ta generacja zestarzała się, ale ziemia była zawsze i kawałek sielskiego krajobrazu jedną miłością, jakimś darem od Boga, który nas zarazem żywił i dawał miejsce pobytu człowiekowi. Obecnie zmieniło się w ludzkich jak gdyby przesłaniach. Troszeczkę inaczej ludzie szacują przyrodę i naturę, ale jednak mamy we krwi jako obywatele Polski, że nasz krajobraz, nasza przyroda jest wiele warta. Należy ją szanować, doceniać i czasem zostawić w spokoju. Nasz krajobraz w Polsce słynie z tego, że nie jest tak jak gdyby ugładzany. Ręka ludzka nie ingeruje bez końca w jego istnienie. Mamy najpiękniejsze puszcze, zakola, nieregulowane rzeki, które płyną sobie naturalnie, po których depczą bociany, żurawie i inne stworzenia wodne. Kąkają żaby i turyści zagraniczni, oceniając nasz kraj już jako kraj o bardzo wysokiej cywilizacji, miasta są jasne, piękne, jesteśmy już właściwie ramię w ramię, dołączyliśmy do reszty Europy, są zaskoczeni, kiedy udadzą się na Mazury, Kaszuby albo w Bieszczady czy w inne zakątki Polski, że mamy tak dziewiczą, niezniszczoną przyrodę, gdzie rosną tak zwane, już zapomniałam jak nazywają się te rośliny w stawach, lilie wodne i inne jeszcze po prostu niezniszczone miejsca, które urzekają i mnie. I tak w przerwach między moimi działaniami w innych technikach, jak pastele, akwarele i olejne płótna, ale o tematykach zupełnie bardziej awangardowych, poszukiwawczych, odkrywczych, staram się czasem imponować jakąś nową metodą, czy opanowaną techniką w akwareli czy pasteli, różnymi po prostu punktami, które udowadniają jakąś moją wyższą świadomość artystyczną, to jednak zatrzymuję się i bardzo chętnie namaluję zwyczajny, piękny kawałek Polski. Stare wierzby przydrożne, źdźbłom trawy kłaniając się w pas, konary swe tulą w pokorze i odmierzają leniwie snujący się czas. Obok w dolinie potok szmerliwie gada o lubawskiej krainie, która tu z dziada pradziada. Podziwiam te dzieła natury, wracając pamięcią w lata młodzieńcze i słyszę skowronków trelek dziś z góry. Widzę konie w kierat przęgnięte.
Wszystko w pamięci mojej się jawi. Bydło na łące i gęsi na stawie, brzęk kosy, pokosy trawy. Wszystko obrazy już nie na jawie.